Darek właśnie przygotował wszystko, co jest potrzebne do mszy świętej ze strony rzeczy. W kościele jest już pełno ludzi, ale żeby odbyła się msza święta, trzeba wiele rzeczy przygotować, które na dzień dobry nie są widoczne dla oczu. Czy to już wszystko? Jest jeszcze potrzebna osoba księdza. Ksiądz, jak każdy człowiek, też musi przygotować się do mszy świętej. Pojawiła się osoba księdza. Mówimy o przygotowaniu zewnętrznym, o tym, które jest widoczne. Trzeba się przygotować, również w sensie stroju, bo strój pokazuje nam, albo przygotowuje nas tam gdzieś od strony wewnętrznej na to, co będziemy robić. Ksiądz Daniel stoi w ornacie koloru fioletowego. Ale czy to wszystko? Mamy jeszcze ornat złoty, najbardziej uroczysty. Mamy ornat koloru zielonego. Ten jest chyba najbardziej powszechny, najczęściej używany. Mamy ornat koloru białego. I jest również bardzo ciekawy kolor czerwony. To te najbardziej, najczęściej spotykane w kościele. Możemy jeszcze mówić o kolorze ornatu różowym, niebieskim. Ale po co to wszystko? Czy w kościele chodzi o rewie mody, żeby ksiądz ładnie wyglądał? Czy też kolor symbolizuje pewną rzeczywistość? Każda msza w życiu chrześcijanina powinna odgrywać centralną rolę w jego życiu. To właśnie, żeby odbyła się msza święta, to potrzebne jest godne miejsce. I tym miejscem jest Kościół. To właśnie w Kościele jest uobecnienie największych wydarzeń zbawczych, jakie dokonał Bóg dla każdego człowieka. To właśnie podczas każdej Eucharystii, każdej mszy świętej dokonuje się uobecnienie ustanowienia pokarmu, chleba dającego życie wieczne, ustanowienia Eucharystii. Również podczas każdej mszy świętej dokonuje się uobecnienie męki Chrystusa oraz Jego zmartwychwstania. Żeby być obecnym w tych wydarzeniach zbawczych, to warto przyjść do Kościoła. Warto przyjść na msze święte. To tam Bóg zbawia lud Boży. To tam gromadzi się na każdej Eucharystii lud Boży, my wszyscy wierni. I tam Bóg zbawia każdego z nas z osobna. Każdego z nas indywidualnie. Również pragnie zbawić cały lud Boży, cały swój lud. Dlatego warto przyjść do Kościoła, do tego godnego miejsca, gdzie odbywają się i są sprawowane te wielkie misteria dla naszego zbawienia. Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, dokonują się wielkie misteria naszego odkupienia. Dlatego to musimy uszanować i to musi być uszanowane. Podczas każdej mszy świętej jest
coś niesamowitego, jest coś wielkiego. To Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem. Dlatego musi być to miejsce godne, godne sprawowania Eucharystii. Zacytuję tutaj ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, punkt 288. Na sprawowanie Eucharystii lud Boży gromadzi się zwykle w kościele lub gdy kościoła brak albo jest on niewystarczający, w innym odpowiednim miejscu, godnym tak wielkiego misterium. Zarówno kościoły, jak i te miejsca powinny być odpowiednio przystosowane do sprawowania czynności liturgicznych i osiągnięcia czynnego udziału wszystkich wiernych. Świątynie i przedmioty związane z kultem Bożym winny być prawdziwie godne i piękne, stanowiąc jednocześnie znaki i symbole rzeczywistości nadprzyrodzonych. Dlatego bardzo ważnym przygotowaniu do mszy świętej jest to, aby dobrze się do niej przygotować, abyśmy przystępując do tych misteriów byli w skupieniu, abyśmy mieli świadomość tego, co się dokonuje podczas mszy świętej. A są to rzeczy naprawdę wielkie. Do przygotowania mszy świętej ważne jest to, aby był chleb i wino. Jest to materia mszy świętej. Sam Pan Jezus kazał swoim uczniom iść i przygotować Paschę. Iść do pewnego człowieka, który ma salę. Salę usłaną, dobrze przygotowaną do ustanowienia Eucharystii, do spożywania Paschy. Jest to bardzo ważna, istotna zmianka w Piśmie Świętym, ponieważ Chrystus nam wszystkim sugeruje, że to, co się odbywa podczas Eucharystii, to jest bardzo ważne. I do tego musimy być bardzo przygotowani. My wszyscy, ci, którzy przychodzą do Kościoła, ale też i ci odpowiedzialni za liturgię, idąc za przykładem naszego Pana Jezusa Chrystusa, Kościół do sprawowania uczty pańskiej zawsze używał chleba i wina z wodą. Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, powinien być czysto pszenny, świeżo upieczony, niezakwaszony, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła łacińskiego. Wino do celebrowania Eucharystii powinno być z owocu winnego krzewu, naturalne i czyste, bez jakichkolwiek dodatków obcych substancji. Też musimy wiedzieć o tym, że do przechowania wina i chleba podczas każdej mszy świętej jest używana patena oraz kielich. I są to też naczynia wyrządzone z substancji szlachetnych, nierdzewnych. I o tym też mówi mszał rzymski. Naczynia liturgiczne należy wykonać ze szlachetnego metalu, jeśli zostało wykonane z metalu ulegającego korozji lub mniej szlachetnego od złota, winny być zasadniczo wewnątrz pozłocone. W kościele, który jest ciałem Chrystusa, nie wszyscy pełnią jednakowe funkcje. Ta różnorodność funkcji przedstawiona jest za pomocą szat liturgicznych. Każda szata liturgiczna pokazuje daną czynność, która jest sprawowana podczas zgromadzenia. Ale przede wszystkim szaty liturgiczne powinny pokazywać piękno i świętość danej celebracji.